Cześć, nazywam się Jan Kantymilczek i omówię dzisiaj dla Was zadanie Magiczne wieże. W zadaniu Magiczne wieże mamy odpowiedzieć na pytanie, jakie punkty, niezależnie od tego, w którą stronę się z nich poruszymy, przybliżą nas do jakiegoś maga. Przy czym nie do końca wiemy, gdzie ci magowie są. Aby zobrazować, jakie punkty mogą, a jakie nie mogą spełnić warunku podanego w zadaniu, to znaczy, że w którąkolwiek stronę się ruszymy, to zbliżymy się do któregoś maga, przedstawimy tutaj dwa przypadki. W tym nie znajdziemy żadnego punktu, dla którego jest gwarancja, że w którąkolwiek stronę się poruszymy, zbliżymy się do jakiegoś maga. W tym przypadku, ponieważ wszyscy trzej magowie mogą znaleźć się albo tutaj, albo wszyscy trzej magowie mogą znaleźć się tutaj. Więc w każdej z tych sytuacji, jeżeli poruszymy się w górę lub w dół, to w jednym z przypadków oddalimy się od wszystkich magów. To znaczy, że pole obszaru, o który jesteśmy zapytani w zadaniu, w tym przypadku będzie wynosiło 0. W tym przypadku za to, jeżeli staniemy w tym punkcie, to mamy gwarancję, że nieważne w którą stronę się poruszymy, zbliżymy się do jakiegoś maga. Wydaje się to dość oczywiste, bo jeżeli pójdziemy w dowolną stronę, to jakiś mag po tej stronie się znajduje. To znaczy, jeżeli pójdziemy w dowolny z kierunków z tej strony, zbliżymy się do maga oznaczonego plusikiem. Jeżeli pójdziemy w dowolny z tych kierunków, zbliżymy się do maga oznaczonego trójkątem, a w dowolny z tych kierunków do maga oznaczonego kółkiem. Pokazałem przed chwilą ideę, która będzie stała u podstawy naszego rozwiązania. Ale najpierw spróbujmy znaleźć rozwiązanie dowolne. Rozwiązaniem dowolnym byłoby rozwiązanie brutalne, w którym sprawdzamy wszystkie z 2 do n-tej możliwości ustawienia magów. Jeżeli z góry znamy ustawienie magów, to musimy jedynie odpowiedzieć na pytanie, jakie punkty zawsze przybliżą się do jednego z nich. Załóżmy, że magowie znajdują się w tych trzech punktach. I wiemy to na pewno. To znaczy, nie mogą się już nigdzie przenieść. W takim razie punkty, z których gdziekolwiek się ruszymy, zbliżymy się do jakiegoś maga, będą punktami wewnątrz wielokąta ograniczonego przez tych magów. Tak zwanej otoczki wybuchu. Dzieje się tak dlatego, że jeżeli jesteśmy wewnątrz takiego wielokąta, to w którąkolwiek stronę pójdziemy, zmniejszy się nasza odległość do wierzchołków z tej strony wielokąta. No a jesteśmy wewnątrz wielokąta, więc po każdej stronie jakiś wierzchołek mamy. Jeżeli za to jesteśmy poza wielokątem, to jeżeli odejdziemy od wielokąta, odejdziemy od wszystkich magów. Zadanie sprowadza się więc do wygenerowania wszystkich możliwych położeń magów, policzenia otoczek wypukłych dla tych ustawień magów, a następnie wyliczenia przecięcia wszystkich tak zdefiniowanych wielokątów. Możemy jeszcze odpowiedzieć sobie szybko na pytanie, w jaki sposób wygenerować przecięcie wielu wielokątów wypukłych. Skorzystamy z podobnej własności, z której korzystaliśmy wcześniej. To znaczy odpowiedzi na pytanie, czy punkt znajduje się wewnątrz wielokąta. Punkt znajduje się wewnątrz wielokąta, jeżeli dla każdego przedłużenia boków znajduje się po odpowiedniej stronie takiego przedłużenia boku. To znaczy,
W tym przypadku musi znajdować się na przecięciu tych trzech półpłaszczyzn. W ogólnym przypadku będzie musiał dla n kąta znajdować się na przecięciu n półpłaszczyzn. Pozostaje nam wziąć n półpłaszczyzn z każdego wielokąta, łącznie otrzymując dużą liczbę półpłaszczyzn, a następnie wyliczyć przecięcie wszystkich tych półpłaszczyzn. Zadanie chcielibyśmy rozwiązać szybciej i skorzystamy z następującego faktu. Wierzchołki przecięcia wielu wielokątów, to znaczy wielokąta będącego przecięciem wielu wielokątów, muszą znajdować się w przecięciach boków tych wielokątów. Jako że wielokąty w naszym zadaniu mają swoje wierzchołki w wieżach, to przecięcia boków wielokątów będą musiały znajdować się na przecięciach odcinków pomiędzy wieżami. Wierzchołków mamy 2n, możliwych odcinków 2n po 2, a możliwych przecięć pomiędzy odcinkami 2n po 2 po 2. Kiedy znajdziemy już wszystkich kandydatów na wierzchołki wielokąta będącego rozwiązaniem zadania, przypominam, że kandydatów jest 2n po 2 po 2, będziemy mogli dla każdego z nich określić, czy znajduje się faktycznie wewnątrz tego wielokąta. Zrobimy to, korzystając z własności, którą pokazałem wcześniej. To znaczy, że w którąkolwiek stronę pójdziemy z danego punktu, musimy zbliżyć się do jakiegoś maga. Aby odpowiedzieć na pytanie, czy w dowolną stronę zbliżymy się do jakiegoś maga, odwrócimy pytanie i odpowiedzmy, czy istnieje strona, w którą idąc możemy oddalić się od wszystkich magów. Aby oddalić się od wszystkich magów, idąc z jakiegoś punktu, musimy mieć możliwość wystąpienia sytuacji, w której wszyscy magowie znajdują się po pewnej stronie tego punktu. To znaczy, jeżeli przetniemy ten punkt prostą, musimy wszystkich magów ulokować z jednej strony tej prostej. Aby to zrobić, możemy posortować kątowo wszystkie wieże magów wokół zadanego punktu, a następnie sprawdzić wszystkie proste przechodzące przez jakąś wieżę maga i ten punkt. Pozostałe proste nie będą zmieniały wyniku. Dzięki opisanemu przed chwilą mozolnemu wysiłkowi udało nam się zbudować funkcjonujące rozwiązanie działające w czasie 2n po 2 po 2 razy n razy logarytm n. Miało być szybciej, a jest dalej tragicznie wolno. Musimy odrobinę zmienić nasze podejście. Zamiast odpowiadać na pytanie, gdzie znajdują się wierzchołki rozwiązania, zadajmy sobie pytanie, gdzie znajdują się boki rozwiązania. Każdy z boków rozwiązania musi być kawałkiem odcinka bądź całym odcinkiem pomiędzy dwiema wieżami. Skoro tak, to zapytajmy dla każdego odcinka pomiędzy wieżami, czy ma on szansę być bokiem rozwiązania. Przyjrzyjmy się jednemu odcinkowi. Na przykład temu. Zadajmy sobie pytanie, czy po jednej stronie tego odcinka znajdziemy wieżę każdego maga. Jeżeli po którejś stronie tego odcinka znajdują się wieże wszystkich magów, to znaczy, jest tak na przykład dla tego odcinka w tę stronę, to znaczy, że żaden punkt tutaj
nie może znaleźć się w rozwiązaniu. Przeprowadźmy to rozumowanie dla wszystkich możliwych odcinków. Dla każdego odcinka przyjrzyjmy się obu wyznaczanym przez niego półpłaszczyznom. Zadajmy sobie pytanie, czy każda z tych półpłaszczyzn może zawierać punkty należące do rozwiązania. Dla tego odcinka ta półpłaszczyzna nie może zawierać punktów należących do rozwiązania, ponieważ możemy ustawić wszystkich magów po drugiej stronie. Przeprowadźmy to rozumowanie dla wszystkich 2n po 2 odcinków i otrzymamy 2n po 2 ograniczeń. Przeprowadźmy to rozumowanie dla wszystkich 2n po 2 odcinków i otrzymamy wszystkie możliwe ograniczenia. Skoro otrzymaliśmy wszystkie możliwe ograniczenia, to musimy znowu wykonać przecięcie półpłaszczyzn i rozwiązanie jest już znalezione. To znaczy, nie możemy go już bardziej rozszerzyć i nie musimy go już zawężyć. Pozostaje nam odpowiedzieć na pytanie, jak szybko takie rozwiązanie może działać. Zacznijmy od tego, że mamy 2n po 2 odcinków i sprawdzenie punktów leżących na każdej z półpłaszczyzn możemy wykonać w czasie liniowym. To znaczy, jesteśmy w stanie znaleźć rozwiązanie działające w czasie 8n do 3, czyli od n do 3. I dla warunków zadania jest to rozwiązanie, które powinno otrzymać pełną punktację. Mimo to da się zadanie to rozwiązać trochę szybciej, zaczynając dla jednego punktu od sortowania komputowego pozostałych wież i przeglądania kolejnych odcinków po kolei. Dzięki temu redukujemy jeden z wymiarów n, zastępując go sortowaniem, czyli zeszliśmy do czasu n kwadrat log n. Nie jest to jednak wymagane. Dziękuję.